To, co my tworzymy jako województwo w obszarze atrakcyjnej edukacji, to jest takie wyzwanie, które po pierwsze pokazuje, że potrafimy stworzyć nową ofertę edukacyjną właśnie dla dzieci różnych poziomów szkół, jak również potrafimy stworzyć ofertę edukacyjną dla wszystkich mieszkańców województwa polskiego, bo jeżeli mówimy o tym, że musimy się uczyć i chcemy się uczyć przez całe życie, no to nigdy nie powinniśmy się zatrzymywać, więc ta oferta również jest i dla całych rodzin. Mamy między innymi na przykład przetwórstwo, mamy nasze parki krajobrazowe opolskie, mamy to, co nas otacza, pokazane w atrakcyjny sposób, a dzieci na zajęciach, jak to na zajęciach, w naszym fascynującym świecie, poznają otaczający świat przez eksperyment. Zapraszam Państwa do pracowni i zobaczycie Państwo, jak to działa. Uczą się tutaj o parkach, o lasach, o ekologii, o pszczółkach, tak w sumie ogólnie o polszczyźnie. Zaciekawiły mnie te ślimaki na drzewie. Na pewno jest coraz więcej możliwości do praktycznego manipulowania i uczenia się.